Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ wybraliśmy się z Wojtkiem do takiej uroczej warmińskiej wsi, która nazywa się Borki. Wieś jak wieś, ale Wojtek odkrył, że znajduje się tam kościół, który właściwie to są już ruiny kościoła, a ponieważ lubimy takie klimaty, postanowiliśmy w niedzielne przedpołudnie zrobić sobie taką wycieczkę. Ten rok, który mija, ja wiem, że jeszcze jest dużo czasu, jeszcze dużo może się wydarzyć, wcale go nie przyspieszam, nie obfitował wycieczki. Był raczej pod znakiem jednego wielkiego remontu, ale na pewno powstanie na moim kanale taki odcinek podsumowujący rok, który był wiecznym remontem. Tak? Tak. Dzisiaj wybraliśmy się, żeby troszeczkę zmienić, nie wiem jak my to mówimy, zapominam. Oczy zmienić. Zmienić widok. Oczy, inne oczy. Zmienić inną perspektywę. Zanurzyć oczy w inne widoki. Nasycić. Nie odpinaj. Mów dalej. Ja będę głośniej tutaj sobie pokrzykiwał. Nie musisz. Wojtuś będzie pokrzykiwał, a ja będę mówić do mikrofonu. No niestety taki sezon wycieczkowy też już się kończy, bo ta jesień taka przepiękna, właśnie jak jechaliśmy do Borek, już mamy materiał nagrany z tego kościoła, to doszliśmy do wniosku razem z Wojtkiem, że takie spektakularne miesiące, najpiękniejsze, jak dla nas oczywiście, to jest późna wiosna, ponieważ na Warmii wiosna przychodzi bardzo późno i wczesna jesień, kiedy te drzewa aż płoną kolorami, a tu tak? Ale my nie jesteśmy na Warmii. Ale dlaczego mi to robisz? My jesteśmy w Natangi, a Borki były w Barcji. Ale to jest Warmia i Mazury. To nie Warmia ani nie Mazury. Ale Wojtusiu, ty normalnie naszym widzom robisz kociokwit. Warmia na pewno nie jest. Można bardziej Mazury. Jak już ktoś na siłę chce. To gdzie myśmy byli na wycieczce? W Borkach, wsi koło Bartoszyc, które należały kiedyś już do Barcji. Ale Barcja to było kiedyś Barcja, w którymś tam wieku. A teraz co jest? Barcja. Ale nie, no trzymajmy się tego, Wojtusiu, trzymajmy się tego, teraz że są... Polska. Dobrze, byliśmy na wycieczce w Polsce, to tak najlepiej. Północnej. W województwie warmińsko-mazurskim. Byliśmy na wycieczce w województwie warmińsko-mazurskim, żebyśmy się nie zagmatwali, bo Wojtek upiera się, że to jest stara Natangia i dla mnie to jest Warmia. Na czym mam podzielne... My jesteśmy między Warmią a Mazurami, ta kreseczka tam. Warmińsko-mazurskie jest, tak, prawda? Warmińsko-kreska-mazurskie. Pomiędzy nimi jest taka kreseczka, to my jesteśmy właśnie. Tą kreseczką? Tak, my tą kreseczką jesteśmy właśnie, tak po środku. Ale ja się muszę skupiać teraz, bo tutaj jakaś policja, czy co? Także... No dobrze, kochani. Pan sikać poszedł. Proszę ciebie. No co? No wyraźnie poszedł. Auto zatrzymał. Ręce rękami grzebał przy... Przy czym? No, przy spodniach, no. Ale to jest... Sikanie to jest ludzka rzecz. Tak. Widać, musiał. No to musiał. Jak? O, wrony lecą. Jest rogi. Kochani, zapraszam was na tą wycieczkę z wiedzą Wojtka, bo do... Poproszę go, żeby coś wam o tych Borkach opowiedział, o tym kościele, ale to jak dojedziemy do domu, tak? Tak, tak. No dobra, to do usłyszenia, do następnego filmiku, do następnego razu. Pożegnasz się z naszymi widzami? Nie, bo ja zaraz będę mówił, coś nie muszę żegnać, pożegnam się potem. Dobra, pa. Ach,
zapomniałam powiedzieć na koniec. Życie jest piękne. Wszystkie o tym wiemy, aczkolwiek czasami sprawia nam psikusa. Trzymajcie się, dziewczyny, i... Chłopaki! Wieś Borki została założona przez Komtura z Bałgi prawdopodobnie około 1330 roku. Sąsiednie Spytajny powstały w 1326, zaś Wojciechy w 1335. Od samego początku była to wieś rolnicza z kościołem, karczmą i gruntami, których łączna wielkość wynosiła 44 łany. W aktach zakonnych zanotowano zmiany właścicieli we wsi. I tak w 1364 roku Matthias i Heinrich Sachse dostali w Lenno 30 łanów. W 1379 roku właścicielami byli Glauke oraz Mates i Bertolt Tolke. W 1392 roku Borki były winne zakonowi 30 marek. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w 1414 roku wieś poniosła bardzo duże straty, które oszacowano wtedy na 3000 marek. Zniszczenia kościoła, który spłonął, wyceniono na 314 marek. W 1437 roku wieś liczyła 36 zagród. Kościół i szkoła miały po 4 łany. Karczma należała do zakonu i płaciła 2 marki czynszu rocznie. Podczas wojny 13-letniej w latach 1454-66 wieś została ponownie zniszczona. Po tej wojnie zmieniono jej status i stała się ona tak zwaną wsią szlachecką, która podlegała panu, który posiadał we wsi dwór. Od około XVI wieku aż do 1747 roku stanowiła własność rodziny von Premuk. Potem dobro często zmieniało właścicieli. W 1785 roku w spisie topograficznym opisano Borki jako wieś szlachecką i dobro z kościołem i 20 paleniskami. Właścicielem był porucznik von Malterz. Od 1785 roku była to rodzina von Nagelein. Od 1790 roku był to hrabia von Henkel. Od 1792 cesarski hrabia von Wartensleben, a od 1795 baron von Kraft, czyli praktycznie co 2-3 lata następowała zmiana właścicieli. W 1820 roku w majątku szlacheckim o powierzchni 1620 murg było 15 palenisk i mieszkało 143 mieszkańców. Należał on wtedy do dyrektora generalnego von Krafta. W połowie XIX wieku, w 1846 roku, we wsi znajdowało się 10 budynków mieszkalnych i mieszkało 114 mieszkańców. W 1857 roku właścicielem majątku był pan Tulke. Wkrótce potem majątek w Borkach został zakupiony przez rodzinę von Jansson z Gerndauen, która pozostała jego właścicielami aż do 1945 roku. Około 1868 zlikwidowano we wsi karczmę. Pod koniec XIX wieku było tu już 25 domów, w których mieszkało 56 rodzin, łącznie 314 mieszkańców. Co do kościoła, który pojechaliśmy odwiedzić, to został on zbudowany w czasach krzyżackich. Uwagę zwracał szczególnie pięknie zbudowany szczyt wschodni. Wieża została zbudowana przez pastora Haase w latach 1685-1688. Pastorzy protestanccy urzędowali tutaj od 1532 roku. Ostatnimi byli Karl Ferdinand Błażejewski, po nim Johannes Urbszat i ostatnim był Bruno Otto Zippel w latach 1913-1945. Pastor Zippel został zamordowany przez Sowietów na początku lutego 1945 roku, gdy próbował chronić kobiety. Borki zostały zdobyte przez wojska radzieckie 2 lutego 1945 roku po ciężkich walkach, podczas których
kościół spłonął, a także leżący tuż obok dwór, budynki gospodarcze, stodoły. Niestety kościoła, jak widać na naszym filmie, już nie odbudowano, podobnie jak i dworu i budynków gospodarczych. Pozostały jedynie budynki we wsi. Posadzimy tam kwiaty.